Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 24 kwietnia w poniedziałek. Dzisiaj wspominamy również w liturgii świętego Wojciecha, biskupa i oczywiście patrona Polski. Usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to rozdział 12, a wersety od 24 do 26. Posłuchajmy. Jeszua powiedział swoim talmidim: tak jest, mówię wam, że jeśli ziarno pszenicy, które wpada do ziemi, nie obumrze, pozostanie tylko ziarnem. Jeśli jednak obumrze, wydaje duży plon. Ten, który miłuje to życie, traci je. Ale ten, kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je bezpiecznie aż do życia wiecznego. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Mój Ojciec uczci każdego, kto mi służy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trudny to program, który nam Pan Jezus dzisiaj nakreśla, bo mówi on o służbie, mówi on również o pokonywaniu siebie, nawet Pan Jezus mówi o nienawidzeniu swego życia na tym świecie, ale oczywiście tu od razu mówię, nie chodzi o nienawiść do siebie, w sensie takim, jak potocznie nam się to ciśnie do głowy, że to znaczy, że co? Że mamy siebie nie szanować, nie kochać, nie karmić, nienawidzić tego życia, być jakimś ponurym, chodzącym, złym na to życie, na tym świecie? Nie, absolutnie nie o to chodzi w tej Ewangelii, w kontekście całego też nauczania Pana Jezusa, bo jeśli byśmy tylko tak wyrwali z kontekstu to jedno stwierdzenie, że ten, kto chce iść za mną, musi nienawidzić swoje życie, no to jest to totalnie błędne rozumienie Pisma Świętego i nierozumienie też i nieznajomość Pana Jezusa, tak krótko mówiąc. Ale Pan Jezus owszem mówi o obumieraniu, ale o obumieraniu tych złych w nas, tych złych części. Myślę tak sobie o tym obumieraniu, że to trochę jest podobne do komórek rakowych. Do komórek rakowych, że one się pojawiają w ciele i gdy są już śmiercionośne, że przynoszą śmierć, że zaczynają niszczyć któryś z naszych części ciała, to stosuje się w tym leczeniu naświetlanie, albo mówimy potocznie chemię. Co to znaczy? To znaczy, że my właśnie chcemy, żeby te komórki obumarły, żeby one umarły, zginęły, żeby ich nie było. W pewnym sensie nienawidzimy tych komórek, tych rakowych, tych narośli, które niszczą, które są właśnie takimi pasożytami w ciele. Po to je naświetlamy, po to je też chemią próbujemy zatruć, żeby całe ciało mogło żyć, żebyśmy mogli funkcjonować, żyć. To od tej strony oczywiście, kochani, biologicznej, ale właśnie w tym sensie Pan Jezus mówi o obumieraniu, że jeśli nie będziemy chcieli, żeby w nas to obumarło, to wtedy nas to zabije. I Pan Jezus to tutaj mówi na końcu, że kto miłuje to życie, ten nie straci. Czyli jeśli nic nie zrobisz z tym, by obumarły w tobie te komórki rakowe, tu powiedzmy sobie grzechu, to ty stracisz twoje życie. I odwrotnie, kto będzie nienawidził tego stylu życia, takiego światowego, grzesznego, światowego też nie myślę o tym, że my mamy zamieszkać w lasach, a nie na tym świecie, tylko w kontekście tego, co nam proponuje świat,
w całą plejadą jego grzeszności, rozwiązłości, bluźnierstwa, pogaństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy, kto w tym sensie nie znienawidzi tego stylu życia, ten umrze. A kto to znienawidzi, będzie się odsuwał od tego w tym swoim życiu tu na ziemi, ten zachowa, Pan Jezus mówi, swoje życie bezpiecznie aż do życia wiecznego. Ten zachowa to swoje życie aż do życia wiecznego. To wiecznego. Kochani, no powiedzcie mi tak, albo sobie powiedzmy tak szczerze, odpowiedzmy na pytanie. Czy nie warto zachować życia wiecznie? No oczywiście, że warto. Warto zachować życie wieczne, wiecznie. Dlatego nie pozostawajmy tylko ziarnem. Nie pozostawajmy tylko takimi ludźmi, którzy myślą o tym, co tu i teraz, co zjeść, jak się bawić, jak mi inni mają służyć, ale bądźmy tymi, którzy służą też innym i tymi, którzy przede wszystkim służą Panu Bogu. Bo Jezus mówi, jeśli ktoś mi służy, to niech idzie za mną. Nie, że służę Ci, Panie Jezu, ale idę swoją drogą. Czyli jeszcze raz w kontekście tego obumierania, nie jest to droga krzyżowa. To jest taki bardzo szeroki, piękny dukt, na którym jeszcze leżą dywany rozłożone. Ja Ci tam chcę służyć, ale taką swoją drogą. Idźmy za Jezusem, czyli właśnie słuchajmy, o czym mówi Jezus i naśladujmy Jezusa. Bo Jezus mówi, że mój Ojciec uczci każdego, kto mi służy. Każdego, kto mi służy. Przepiękna obietnica, jedna z kolejnych obietnic, które nam daje Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Mój Ojciec uczci każdego. Każdego, kto mi służy. To jest, możemy już sobie dzisiaj tak powiedzieć, a kim my jesteśmy, żeby Bóg, Stwórca, Ojciec miał mnie uczcić? Kim ja jestem? Ale to się wypełni. Tylko słuchajmy Jezusa i obumierajmy dla grzechu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam pięknego dnia, takiego, by iść za Jezusem jako słudze. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.